Gdzie zjecie smaczny lunch w atrakcyjnej cenie w Warszawie? Zobaczcie dzisiejszy film, w którym przedstawię kilka ciekawych propozycji w różnych częściach miasta. Zapraszam do oglądania. Hej, witajcie, z tej strony Maciej. Przed rokiem na tym kanale pojawił się materiał o ciekawych ofertach lunchowych rozsianych po całej Warszawie. Opowiedziałem wtedy o 5 miejscach, które oferują moim zdaniem warte waszej uwagi zestawy lunchowe lub jak kto woli zestawy dnia czy zestawy obiadowe. Przyjęło się w Warszawie mówić o lunchach. W skrócie jednak chodzi przede wszystkim o dobre jedzenie w atrakcyjnej, przystępnej cenie. Taka oferta lunchowa to dobry sposób na poznanie restauracji lub nawet w niektórych przypadkach na stały posiłek w ciągu dnia pracy. Dziś mam dla was kolejne 4 miejsca, które moim zdaniem mają ciekawą ofertę lunchową. Podobnie jak przed rokiem i tym razem odwiedzimy restauracje w różnych częściach Warszawy. W prawym górnym rogu wyskoczył wam link do ubiegłorocznego filmu. No ale dobra, nie przedłużajmy, lecimy z tym. Zaczynamy od lunchu w Kurze. W Kurze, którą bardzo lubię. Jak oglądacie te wszystkie vlogi na bieżąco, no to czasem o tej Kurze mówię. Często do tej Kury wracam na różne pyszności. Lunche w Kurze zmieniają się z tygodnia na tydzień. Przez cały tydzień jest dokładnie ten sam lunch i po tygodniu się zmienia. Jest obecnie przygotowanych 12 różnych lunchy. I te zestawy lunchowe rotują co tydzień. Po 12 tygodniach wraca zazwyczaj ten, który był 12 tygodni temu. I ja sam kilka takich lunchy próbowałem w międzyczasie tak zwanym. I bardzo ciekawą opcją jest na przykład Nashville Chicken. Bardzo pikantny i bardzo taki charakterystyczny. Jest też na przykład Teriyaki Lunch, Thai Fried Chicken Lunch, czy lunch meksykański. Dzisiaj będzie jednak lunch koreański. Będzie kanapka, będą skrzydełka, będą frytki. Dużo się będzie działo. Każdy z tych zestawów lunchowych kosztuje 25 złotych, w cenie też jest napój i jest dostępny we wszystkich 3 lokalach Kury, przy Obrzeżnej, przy ulicy Nowolipki oraz na Gocławiu, gdzie od niedawna stoi food truck. Mało tego, te lunche też można zamawiać z dowozem, ale tylko przez aplikację lub stronę internetową Kury. Przez pośredników tego lunchu nie da się zamówić i wtedy te lunche wychodzą nam ciut drożej, bo jest dopłata za opakowanie, no i wiadomo, za dowóz. W zestawie też w cenie nie ma lemoniady, ale wszystko inne już jak najbardziej jest. Tyle słowem krótkiego wstępu przed jedzonkiem. Czekamy na nasz lunch koreański. Koreański zestaw lunchowy w Kurze za 25 zł wygląda obłędnie. Dużo tutaj tego wszystkiego. Mamy po pierwsze kanapkę z daikonem, czyli to jest piklowany rodzaj rzodkwi. Są też orzeszki ziemne, jest sezam, czerwony koleslaw oraz pikantny czerwony sos do kurczaka koreańskiego. Obok mamy 3 skrzydełka, już z takim bardziej łagodnym, sojowo-słodkim sosem oraz kimchi fries, czyli frytki, kimchi, szczypiorek, orzeszki, sezam i sos. Trochę pikantnie, trochę jest przełamywane to słodszym akcentem i co ważne, w zestawie jest także lemoniada, imbirolada w zasadzie. Wszystko za 25 zł. Próbujemy. Kanapka porządna. Nie powiedziałem tego, ale tutaj jest oczywiście też panierowany i smażony na głębokim tłuszczu kurczak. To są trybowane udka z kurczaka. Wygląda po 2 kęsach wiem, co przoduje w tej kanapce. Jest to zdecydowanie ten sos do kurczaka KFC. Jest lekko pikantny, trochę kwaskowy, trochę słodki. Naprawdę świetny. On tutaj robi w tej kanapce robotę. Oczywiście inne składniki też się odznaczają, ale ten sos jest zdecydowanie na pierwszym planie. Pyszny kurczak, czerwony koleslaw i troszkę świeżej kolendry. No, świetna kanapka. Ja uwielbiam takie smaki, także wchodzi mi bardzo dobrze. Zjadłem już prawie całą tą kanapkę. I jest to jedna z lepszych kanapek w Kurze, jakie jadłem. Wiem, że często to powtarzam, ale to taka jest prawda, że tutaj w Kurze w kanapki potrafią. Bazą jest świetnej jakości, bardzo soczysty kurczak oraz ten sos, o którym już wspominałem. Dodatki są takie upiększająco, urozmaicające. Przede wszystkim czuć ten daikon, który jest kwaśny. I właśnie takie kwaśno-pikantne, lekko słodkawe gdzieś z tyłu nuty dominują. Świetna kanapka. Już prawie ją skończyłem i już czuję, że się najadłem. Także to jest naprawdę sycący lunch, bo jeszcze przede mną, przypominam, 3 skrzydełka oraz frytki. To będzie dobry dzień. Czas na skrzydełka, czyli moją ulubioną część kurczaka. Trochę czekały na mnie, zanim zdążyłem zjeść kanapkę. Więc może warto lepiej zacząć od skrzydełek, jak wy będziecie jeść ten lunch. Skrzydełka, słuchajcie, zgodne z opisem.
Czyli ten sos jest właśnie łagodny, słodziutki. Te skrzydełka są panierowane i smażone na głębokim tłuszczu, a później glazurowane właśnie w tym słodkim sojowym sosie z taką sezamową posypką. Bardzo dobre, jako uzupełnienie lunchów sam raz faktycznie. Może warto je zjeść na początek, a później się zabrać za kanapkę. No i na koniec zostawiłem sobie loaded fries, czyli frytki wymieszane z kimchi, z szczypiorkiem, sezamem, orzeszkami oraz sosem buffalo mayo. Kimchi jest tutaj przygotowywane na miejscu. Zaraz zobaczymy, jak smakuje. Oj, ale jest pikantnie, to jest najpikantniejsza część tego dania. Jest ten taki kwasek od kimchi, taki smak fermentacji. Jest ta pikantność. Trochę rzeczy tutaj chrupie, bo są te orzeszki. Wszystko składa się na wspaniałą całość, ale jest to serio pikantne, także ta lemoniada się przyda. Przesmaczne. Jak widać na załączonym obrazku, wszystko zjadłem do końca. Nie, żeby mi to nie odpowiadało. Było smacznie, ale jest mi bardzo ostro, bo sobie te frytki zostawiłem na koniec. I one są serio pikantne. Bo jest i to kimchi, jest ten sos buffalo mayo, więc to tak daje kopa niezłego. Jest to też bardzo sycące. Zdecydowanie jeden z najbardziej sycących lunch, na jakich byłem. Co więcej, ten lunch, który dzisiaj jadłem, będzie dostępny od poniedziałku, tego poniedziałku, to jest jutro, do końca kolejnego tygodnia. Bo lunche w Kurze można jeść przez cały tydzień, od otwarcia do zamknięcia. Jedyne co, to do 16 jest lemoniada w cenie, później ta imbirolada już w cenie nie jest i trzeba sobie domówić własny napój. Ale się najadłem, słuchajcie, brzuszki pełne, lecimy dalej. Ale nie, że od razu ja teraz jadę na kolejny lunch, tylko mam dzień przerwy, ale dla was jest od razu. A zapomniałbym, info o lunchach na dany tydzień znajdziecie w poniedziałki na fanpage'u Kury na Facebooku. Kolejne miejsce, które odwiedzamy, to Szoku, gdzie lunch wydawany jest od poniedziałku do piątku w godzinach 12-15.30 i kosztuje 35 zł za dwudaniowy obiad. Zawsze jest jakaś zupa lub przystawka oraz danie główne. Dzisiaj to będzie zupa z kimchi oraz łosoś w paście miso. W inne dni w tym tygodniu jest na przykład ramen, pad thai czy curry. Te lunche zmieniają się tutaj codziennie jest coś nowego i co tydzień w poniedziałek rano na Facebooku jest informacja, jakie lunche będą w danym tygodniu. Jest poniedziałek, trochę pochmurno, zainteresowanie tutaj tymi lunchami jest dość duże, więc staliśmy chwilę w kolejkę, zanim usiedliśmy do stolika. Pewnie gdy działa ogródek, ta kolejka jest mniejsza lub jej w ogóle nie ma, no ale to chyba dobry znak. Znak, że będzie smacznie. My w Szoku już byliśmy parę razy, jest tutaj taka kuchnia azjatycka, taki azjatycki fusion i zawsze było smacznie. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj. Na dobry początek zupa kimchi na bulionie warzywnym z kolendrą. Taka malutka porcja, raczej na pobudzenie apetytu. Ale kwaśna. Bardzo kwaśna i dość pikantna. I bardzo smaczy. Zupa kwaśna, intensywna, dość pikantna, kapuściana, można powiedzieć. Myślę, że idealna na dzisiejszą pogodę, na taką wczesną jesień, jak znalazł. Szoku znajduje się przy ulicy Karolkowej na Woli, blisko dużo biurowców, także myślę, że część z was może się skusić na tutejszy lunch. Póki co uważam, że warto, ale jeszcze poczekajmy na danie główne. Danie główne bardzo ciekawe, mamy risotto z mascarpone. Mocno takie maślane, przepyszne. I na tym risotto jest łosoś. Łosoś marynowany w paście miso. Dość słodkiej paście miso z takim miodowym posmakiem. Według tego, co było napisane na Facebooku, miał być dorsz, ale widocznie dorsz się skończył i jest łosoś. Zostałem o tym poinformowany wcześniej przed zamówieniem. Ale to nic, bo wciąż jest pysznie. Mam tutaj też takie, nie to taki makaron z tymi, rzodkiewkę, przyprawy, słonecznik. Jest naprawdę to danie bardzo smaczne i myślę, że dobrze pokazuje, czym Szoku w istocie jest, w sensie jaką tutaj kuchnię możecie zjeść, bo jest to taka kuchnia łącząca bardzo, bardzo wiele wpływów, co również widać w zestawie lunchowym. Danie przepyszne i też bardzo sycące. Po tej zupie, która nie była dość duża, no niektórzy mogliby zacząć marudzić, że za co te 35 zł, ale danie główne to wynagradza jak najbardziej. Jest spore, jest sycące, też jest szalenie smaczne i zaskakujące. Także no wszystko się zgadza. Jestem na tak. Z chęcią tutaj na lunch wrócę, jak tylko będę miał taką okazję. I was też zachęcam do odwiedzin. Było bardzo smacznie, jestem zadowolony z dzisiejszego posiłku. I patrząc na to, co jest w inne dni i w innych tygodniach było, wydaje mi się, że to menu lunchowe jest naprawdę bardzo ciekawe i warte tych 35 zł. Co do tej ceny, to warto tutaj dodać, że woda jest w cenie. Nie trzeba domawiać napoju, no chyba że chcemy jakiś inny napój z innym smakiem czy z alkoholem, no to wtedy już trzeba zapłacić dodatkowo, ale woda jest w cenie, także idziemy, wydajemy 35 zł i mamy sycący, ciekawy obiad w azjatyckim klimacie.
bez żadnych dodatkowych opłat. Tyle z woli, tyle z szoku. Jedziemy dalej. Zanim pojedziemy dalej, przypomnę, że zacne lunche zjecie też od poniedziałku do piątku w restauracjach Mateusza Gesslera. O tej bardzo atrakcyjnej pod względem smaku i ceny ofercie opowiadałem przed kilkoma tygodniami w osobnym vlogu. Jeśli jesteście zainteresowani, to w prawym górnym rogu wyskoczył wam link do tego materiału. Pozostajemy w azjatyckich klimatach i na kolejny lunch odwiedzamy Reginę przy Koszykowej, czyli w Śródmieściu Południowym. Miejsce przeze mnie lubiane, bywałem tutaj często, aczkolwiek dawno, dawno mi tutaj nie było. Jest to miejsce, w którym kuchnia chińska łączy się z kuchnią włoską. Jak tutaj chwalą się na samym przedzie menu, jest jak na Manhattanie, gdzie Little Italy łączy się z Chinatown. Te dwie dzielnice nowojorskie są bardzo blisko siebie i wręcz Chinatown obecnie wchłania Little Italy, więc są i dania kuchni chińskich oraz pizza. Pizza bardzo smaczna, dania kuchni chińskiej też myślę udane. Od poniedziałku do piątku w godzinach 12-16 można zjeść lunch. Jest albo lunch z pizzą, albo lunch chiński. Dzisiaj na przykład na lunch pizza z salami, a na lunch chiński do wyboru wersja wege i nie wege. Wege to są grzyby kung pao oraz zupa z tofu, a wersja mięsna to jest zupa z wontonami oraz mapo tofu z mielonym kurczakiem. Te lunche są tutaj rotacyjne. W takim sensie, że codziennie macie inny lunch, ale te lunche dość często się powtarzają. Takim klasykiem lunchu tutaj jest na przykład kurczak generała Tso, który był bodaj wczoraj i który jest tutaj wspaniały. Jeśli nie jedliście kurczaka generała Tso, no to warto tutaj wpaść, nawet jeśli nie na lunch, to jest też normalnie w karcie. Ale zobaczcie, z czego ten chiński lunch się składa. Mamy po pierwsze zupę z wontonami, jest to wywar imbirowy z mięsnymi wontonami. Mamy mapo tofu, czyli to jest takie, z tego co pamiętam, danie kuchni syczuańskiej. Tofu, mielony kurczak i taki ostry, oleisty sos. Podejrzewam, że nie jest tak ostry jak w Syczuanie, ale tutaj jest dość pikantny. Do tego mamy ryż oraz sałatkę z pikli, marchewki, orzeszków ziemnych. Coś, co w sumie jest fajnym kontrastem do dość ostrego, tłustego mapo tofu. Ten lunch jest taki na rozgrzanie, co świetnie komponuje się z pogodą za oknem, bo wciąż jest tragiczna pogoda. 15 stopni chyba. 15 stopni, 1 września. Dobre te wontony. Nie wyglądała może ta zupka jakoś super, ale smaku jest naprawdę porządne. Mocno imbirowa, z porządnymi wontonami. Jakąś taką słodycz czuję w tych wontonach. Cóż to jest? Czekolada. To nie czekolada. Taka słodycz owocowa bardziej. No i to map tofu. Bardzo smaczne, wciągające. Ten sos jest taki słodko-pikantny, a co za tym idzie dość mocno wciągający, także pewnie dość szybko opróżnię tą michę. A jak opróżnię michę z tofu, to rzucę sobie ten ryż i zjem ryż z sosem. Taki mam plan. W międzyczasie troszkę tej sałatki poskubię. Kwaśno-słodkie pikle, coś do pochrupania, sałatka. Idealna. Idzie się najeść, nie? No. Solidny. To będzie chyba dobre. No a jak? Ten sos jest pyszny, więc z ryżem wiedzie jak złoto. Lunch sycący. 4 miseczki w zasadzie, ale idzie się tym naprawdę najeść. Jeszcze ryż przede mną, a już jest na taki całkiem nasycony. Te lunche zawsze tak wyglądają, że jest zupa, danie, sałatka i ryż. Albo pizza. Pizza jest wtedy sama, no ale myślę, że pizza też się można najeść, bo to jest normalnej wielkości pizza. Z różnymi składnikami się może trafić. Czasem jest to salami, a czasem trufle. Pizzę tu mają ogólnie całkiem spoko. Nie jest to może pizza w stylu neapolitańskim. Ciasto jest robione na zakwasie, z tego co pamiętam. Jest całkiem w porządku. Choć wolę tutejsze pizze z sosem pomidorowym. Te bez sosu pomidorowego czasem bywają dość suche. Taka moja uwaga. Wylizałem talerzyk do ostatniej kropli sosu. I do rachunku dostaje się ciastko szczęścia. Zobaczymy, co jest mi życzone. Kto powie A, musi powiedzieć B. Więc skoro ja już powiedziałem A, to powiem B i powiem wam, ile ten lunch kosztuje.
Ten chiński lunch kosztuje 29 zł za to wszystko, co widzieliście. Nie ma w tej cenie napoju. Woda tutaj kosztuje w zależności od pojemności litrażu 6 albo 12 zł. 12 zł za większą oczywiście. Są też jakieś koktajle. Regina słynie z koktajli. Jest kombucha, są lemoniady. Za to wszystko trzeba dopłacić. Dziękujemy. Dziękujemy Państwu, tyle z Reginy. Opuszczamy smaki azjatyckie i zmieniamy rejon Warszawy. Zanim zmienimy rejon Warszawy, dopowiem tylko, że codziennie informacja o tym, co podawane jest na lunch, pojawia się na Insta Stories Reginy. Na Facebooku nie ma co jej szukać, nie ma też rozpiski z góry na cały tydzień. Przenosimy się na Mokotów i zmieniamy klimaty z kuchni azjatyckich na kuchnię europejską. Nawet można powiedzieć, że kuchnię polską. Jesteśmy w restauracji Mokolowe, która znajduje się, jak można wywnioskować z nazwy, na Mokotowie przy ulicy Różanej. Korzystamy z cieplejszego dnia, bo już tych cieplejszych dni dużo nie będzie. I usiedliśmy sobie na zielonym ogródku. Tutaj lunch składa się z trzech dań, jest wydawany od poniedziałku do piątku w godzinach 12-16 i kosztuje 28 zł. Jest to cena bez napojów. Jest przystawka, danie główne oraz deser. I dzisiaj taki lunchik zjemy. No, zaczynamy od staropolskiej zupy czosnkowej. Tak to było opisane na Facebooku, gdzie codziennie pojawia się informacja, co jest na lunch danego dnia. Pierwsze, co mi się rzuciło, no w oczy się mówi, tak, ale poczułem to nosem, to bardzo wyraźny zapach czosnku oraz no, też wyraźny zapach oliwy truflowej, która tutaj jest, także no nie wiem, czy w staropolskiej kuchni używali oliwy truflowej. Jest to taka zupa krem, bardzo mocno czosnkowa, zdecydowanie. Smak wyrazisty. Lubię taki smak czosnku, bardzo, bardzo intensywny. Przydałaby się może jakaś tutaj bagietka do tego, albo grzanki, tak jak w zupie cebulowej, taka grzaneczka z serem. Wtedy byłoby bardziej kalorycznie, ale byłoby fajne takie przełamanie do tej zupy, no bo jak to zupa krem, jest dość jednostajna, ale pyszna. W ramach dania głównego mamy żeberko wieprzowe w towarzystwie pire z buraka, konfitowanej szalotki oraz młodych ziemniaków. Danie nie jest duże. Podanie też tego dania na dużym talerzu sprawia, że wygląda jeszcze mniejsze niż jest w rzeczywistości, ale jest pyszne. Bardzo dobre żeberka, one są już podane w takiej formie luzowanej, bez kości. Mięsko pierwsza klasa, soczyste, fajnie przyprawione, wszystko się zgadza. Do tego aksamitne pire z buraka oraz troszeczkę młodego ziemniaka, cebulka dla kontrastu. Porównując to miejsce do tych miejsc poprzednich, o których mówiliśmy, jest to miejsce raczej właśnie takie spotkanie biznesowe w czasie lunchu, no chyba, że pracujecie blisko i oferta jedzeniowa Wam odpowiada. Te poprzednie miejsca, jakie Wam pokazałem, to są raczej takie miejsca do w trakcie pracy, ale nie na spotkanie w związku z pracą, tylko w czasie przerwy obiadowej można sobie wyskoczyć na taki lunch. Jest to miejsce, w którym do takiego lunchu możecie też się napić wina. Oferta wina jest szeroka. Mokolowe pozycjonuje się na miejsce, w którym możecie napić się dobrego wina. Na deser jest pudding bananowy z kremem orzechowym z orzechów laskowych. Ciepły, gorący. Pachnie bardzo, bardzo fajnie, intensywnie. Tutaj z karmelu chyba. Taki. No. Karmelowo-orzechowy. Zobaczmy ten pudding, ale mięciutki, mięciuśny. Pyszny i gorący w środku. Przepyszny deser. Uwielbiam takie ciasta bananowe wszelkiej maści, więc jestem zachwycony i ten krem orzechowy też przepyszny. To był bardzo smaczny lunch, może ciut bardziej wykwintny niż te poprzednie. Wszystko było super smaczne, troszkę to wszystko trwało. Dłużej niż właśnie w tych poprzednich restauracjach, ale myślę, że doświadczenie kulinarne jak najbardziej na plus. Najadłem się tymi trzema daniami, wszystko mi smakowało. Cena 28 zł za te trzy dania. Myślę, bardzo, bardzo okej. Okay. Wiadomo, codziennie jest coś innego, więc ta oferta może się różnić czasem na plus, czasem na minus, ale to, co my dzisiaj zjedliśmy, było naprawdę w porządku. Napoje nie są w cenie, tak jak już wspominałem. Woda 300 ml tutaj kosztuje 6 zł. Są też oczywiście inne napoje. No i tak jak mówiłem, duża oferta wina, więc można tutaj przyjść na lunch i napić się dobrego wina. Tyle z Mokotowa. Jeśli interesują Was oferty lunchowe w Warszawie, to w prawym górnym rogu wyskoczył Wam teraz link do playlisty, na której znajdują się filmy właśnie na ten temat. Dajcie też znać w komentarzach, jakie Waszym zdaniem oferty lunchowe w Warszawie są warte mojej uwagi, do jakich restauracji powinienem w Warszawie pójść, spróbować lunchu. W przyszłości ten temat będę rozwijał, także Wasze komentarze okażą się na pewno pomocne. Tymczasem żegnam się, do zobaczenia w lepszych czasach. Na razie, cześć, smacznego!